Przyszedł jednak czas rozstania, gdzie to wszystko nabiera innego wymiaru. Słowa jak bagaż, w którym znaleźliśmy się nasz chleb powszedni. Wartości, które dadzą nam upór, siłę i optymizm, aby iść i dojść do celu. Ta szkoła wraz z jej niepowtarzalną atmosferą pozostanie na zawsze w naszych sercach, bo to w końcu ona była naszą bezcenną nauczycielką życia. Pamiętajmy, że to nie koniec, lecz zupełnie nowy początek, zgodnie ze słowami Winstona Churchilla. To nie jest koniec, to nawet nie jest początek końca, to dopiero koniec początku. Dziękujemy. Witam wszystkich bardzo serdecznie na balu gimnazjalnym klas trzeciej. Tradycja balu gimnazjalnego w naszej szkole jest dość długa, ale cieszę się dzisiaj, że kolejny rocznik Młodzieży Gimnazjum w Szczecinie spotyka się w tak uroczysty sposób i w tak uroczysty sposób żegnacie się, moi drodzy, ze sobą, żegnacie się dzisiaj ze szkoły. Myślę, że dzisiejszy bal, dzisiejsze wydarzenie trzeba we właściwy sposób uczcić, trzeba nadać temu wydarzeniu szczególną, niewątpliwą oprawę. Moi drodzy, patrząc na was dzisiaj, widzę, jak te codzienne uczniowskie stroje, te krótkie spodenki chłopaków zamieniły się w przepiękne suknie, garnitury i fryzury. Moi drodzy, niewątpliwie jest to oznaka waszej dorosłości. Myślę, że dzisiaj pokażecie, że jesteście dorośli, że udowodnicie to, że wasze zachowanie godne absolwenta gimnazjum imienia Mikołaja Kopernika w Szczecinie godnie tu reprezentujecie. A my, nauczyciele i rodzice, będziemy was w tym wspierać. Niewątpliwie tego balu nie byłoby, gdyby nie wasi rodzice. I tutaj waszym rodzicom w sposób szczególny dzisiaj dziękuję za przygotowanie tego balu. Natomiast od was oczekuję oklasku teraz dla waszych rodziców. Moi drodzy, jak w każdej drużynie, tak i wśród rodziców, w czasie przygotowań tego balu był lider. Lider, który stawał przed dyżurką, chodził po klasach, przychodził na próbę poloneza po to, żeby zebrać od was pieniądze, po to, żeby ten bal mógł się dzisiaj tutaj odbyć. I ja bardzo, bardzo dziękuję tej osobie. Myślę, że wszyscy wiecie, o kogo chodzi. Chodzi o panią Iwonę Wojakowską. Pani Iwonko, bardzo dziękuję. Moi drodzy, jak to w życiu bywa, żeby już nie przedłużać, jest czas na naukę, na pracę, ale jest też na czas na zabawę. I dzisiaj ten czas właśnie nastał. Życzę wam przyjemnej zabawy i, moi drodzy, bal gimnazjalny klas trzeciej gimnazjum imienia Mikołaja Kopernika w Szczecinie uważam za otwarty. I zapraszam wszystkich do poloneza, bo tradycją naszej szkoły stało się, że ten bal rozpoczynamy od poloneza.
cantando.